Hej, siemano, ja jestem Perix, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to dzisiejszy odcinek, będzie poradnikiem, a więc możemy zaczynać. Okej, przed jeszcze obejrzeniem tego, takie krótkie info. Zapraszam was do naszego teamu z CSGO. Mamy dwa wolne miejsca, minimalna ranga to Gold 1, takie szybkie, a więc lecimy do oglądania. Okej, jesteśmy na pierwszej stronce, link oczywiście macie do niej w opisie. A więc tak, logujecie się tam przez YouTube'a i przez inne tam rzeczy na nią. No i zaczynajmy. Tutaj mamy dzwoneczek, takie pole powiadomień po polsku. Wchodzimy w to. Czekamy, ładuje się. Okej. Tutaj oczywiście ja robię to tylko dla subskrypcji. Dajemy subskrybenci, tutaj zakładka. I tu mamy układ. Wybieramy sobie układ, jaki chcecie, czyli tu będzie na przykład u mnie to jest obrazek na górze, tekst pod tym. Tutaj mamy sobie animacja powiadomienia. Możecie sobie ustawić jak chcecie, ja mam fade in i fade out. Mamy tutaj, będziecie mieli w nawiasie name, w takim no innym nawiasie, nie pamiętam jak on się nazywa. I tu po prostu to zostawiacie, to będzie nick tej osoby. Tutaj jest to super mordy, zostawia suba u mnie. Możecie również dać jakiś tekst. Jeśli znowu to gdzieś wkleicie, to znowu będzie ten nick, no. Tu mamy animację tekstu, ja mam to wiggle. Tutaj mamy naszego gifa, którego możecie sobie pobrać z internetu albo nie wiem jak chcecie, może już macie. Tutaj jest dźwięk naszego powiadomienia, też sobie możecie coś przyciąć, jakiś utwór wasz ulubiony lub coś. Mamy głośność dźwięku, czyli tego powiadomienia, ja mam na 50%, czas trwania 8 sekund u mnie jest. I opóźnienie tekstu powiadomienia, czyli jak ktoś da nam suba, no to sekundę później dopiero to się wyświetli. Bynajmniej u mnie to jest sekunda później. Gdy już to wszystko sobie załatwimy, klikamy zapisz ustawienia. Przechodzimy trochę wyżej. Klikamy w to, kopiujemy sobie ten link. Proszę. Pyk, Ctrl C. Przechodzimy do OBS-a. Dodajemy nowe okno. Dajemy przeglądarka. Albo może to się też inaczej u niektórych nazywać. Dajemy sobie powiadomienie. Ok, mamy nasze powiadomienie. No i tutaj usuwamy to i wklejamy nasz link. I to wszystko. Łatwe, łatwe. Możemy sobie zobaczyć, czy działa. Wchodząc jeszcze raz na tą stronkę i klikając test subskrybent. No i mamy, proszę. Homa. Jest u mnie taki, słyszeliście ten efekt, to nie wiem. Może dlatego, że mam po prostu no taką pętlę w OBS-ie. Okej, a więc następnym krokiem będzie lista. Nadal jesteśmy na naszej stronce. Tutaj mamy dzwonetek, cele, bo no i inne, tutaj mamy taki znaczek, listy, no w sumie. Wchodzimy na to, lista wydarzeń. No i mamy. Ustawiamy tutaj sobie czcionkę, animację, tutaj mamy na przykład sobie, może być takie o... Może być w kropki, nie wiem, serduszkę, ja wolę takie coś. O wiele mi się łatwiej, bardziej mi się to po prostu podoba, ostatnio sobie to dałem. Wybieramy sobie kolor tła, o ile się nie mylę, tak to jest tło. Zaznaczamy tylko subskrybenci, czyli będą wyświetlani subskrybenci. U mnie jest trzech ostatnich, no to sobie tu dajemy na liczbę, maksymalnie chyba jest 10, o ile się nie mylę, chyba tak. Tu sobie wybieramy jeszcze tło, tak całkowicie tło jak będziemy mieli. Tutaj kolor czcionki, tu mamy czcionkę naszą, wybieramy rozmiar czcionki, animację, prędkość animacji. No, część przejścia mam na 0, możemy sobie to też obrócić w osi, czyli że od góry będzie się ostatnia osoba wyświetlać. Od góry, jak ja mówię, od góry oczywiście. Czyli klikam sobie odbij w osi Y. Dajemy sobie zachowaj historię zdarzeń, wyłączony mam. No i jeszcze raz klikamy zapisz ustawienia, gdy już to mamy. Kopiujemy sobie ponownie ten link. Ctrl C, przechodzimy do OBS-a, dodajemy kolejne przeglądarka. Nazwijmy to sobie, albo nie powiadomienie, co ja mówię, to już był. Lista, proszę, mamy naszą listę. A ja już to mam w swoim lewie, więc dodajmy sobie literkę 2. I wklejamy sobie ponownie tutaj ten link, który mamy. Powinniśmy dostać już zaraz, o, już jest nasza lista, oczywiście zbugowana, bo mam ten. Zmniejszamy sobie to z shift, nie z shiftem, przepraszam, z kontrolem, żeby było równo. Znaczy nie musimy tego zmieszać, możemy po prostu to przyciąć trzymając alt, pyk, pyk,
I dajemy sobie, w moim przypadku to będzie górny prawy róg, żebyście widzieli, bo ja mam bez tła akurat tą listę, no. A więc co, przechodzimy do kolejnego kroku. Następnym krokiem będą to subskrypcje. A więc wchodzimy na nasz kanał, oczywiście nasz, wpisujemy sobie YouTube, tutaj szybko pyk, wbijamy na nasz kanał, ok, kopiujemy link naszego kanału, wchodzimy tu, klikamy w ten link, który tu jest wyświetlony i wklejamy tu link naszego kanału. Mamy nasz Perix, oczywiście, kopiujemy to, dajemy tutaj, ponownie przeglądarka, nazwijmy to sobie suby, suby 2 muszę, bo ja mam już suby na moim live nazwę. Wklejamy sobie ponownie tutaj link. Ok, mamy nasze subskrypcje. Możemy to sobie przyciąć. W moim przypadku jest to kolorowy, dzisiaj będzie licznik subów. Przytnijmy to sobie tak, żeby było ładnie. A może być, tylko i tak nie będzie widać. Jeśli nie chcecie mieć kolorowego liczniku, to sobie wchodzimy tutaj, prawy przycisk myszy na to, filtry i dodajemy kluczowanie koloru, żeby usunąć to brzydkie tło. Jeżeli chcecie mieć sam po prostu taki przeźroczysty, wybierz kolor, klikamy plik screen color, klikamy w to tło, ok. Jak widzicie, tego już nie widać, sobie jeszcze możemy się suwakami tymi tu pobawić, żeby mniej to było widać. O, już jest ładniej. No i mamy nasze czarne akurat w tym przypadku. Ok, jesteśmy w Photoshopie w moim przypadku. Będziemy sobie robić overlaye. Jeśli ktoś nie wie, co to jest overlay, to są te napisy obok subskrypcji. Na przykład zostało 3 ostatnich subskrybentów, jak u mnie na live. A więc klikamy plik. Nowy. Nazwijmy to sobie overlay. Wymiary naszego obrazu, jaki mamy w OBS-ie. Przeźroczyste tło. No i tworzymy. Bierzemy sobie jakiś tekst. Proszę. Znaczy nie, może sobie to sobie w innym miejscu. Tutaj jak mam tam. Ok. No i sobie piszemy, co chcemy. Ja chciałem. W ogóle sobie zmienimy jeszcze czcionkę. Na przykład taką. No i piszemy 3 ostatnie suby. O, mamy tu inny kolor. Sobie zmienimy. Na zielony na przykład. Czekajcie, sobie to edytuję, bo jest to takie małe. Czcionkę sobie powiększym. Myślę, że tyle. Oj, czekajcie, co ja robię? Co ja dzisiaj robię? No, suby, enter. Albo klikamy gdzieś sobie. Przenieśmy to trochę niżej, bo przecież tu mamy naszą listę. Więc gdzieś mniej więcej na oko, tak mówiąc, patrząc, tą listę będziemy mogli sobie pomniejszyć, w razie czego przenieść. To gdzieś tu, dajmy sobie, nie wiem, jakieś cienie nałóżmy na to. Cień, proszę. Mamy ładny cień. Możemy też sobie to jakoś inaczej tam się pobawić. Blask zewnętrzny albo inny. Ja sobie to zostawię tak normalne. No i tutaj sobie wpiszemy jeszcze suby. Może być suby? Może być. Sobie to też ustawiamy gdzieś tu, bo tu mamy gdzieś licznik subów. Pyk. No i gdy już to mamy zrobione, możemy dodać sobie jeszcze jakieś, oczywiście, efekty. Możemy sobie, nie wiem, dajemy sobie, wykrzywmy to trochę, dajemy na łuk w górę, takie coś. Ja to mam, ostatnio sobie załatwiłem, mam ogólnie animowane to, sobie tam zrobiłem. No i mamy takie wygięte. Możemy sobie to zostawić, suby zostawmy normalnie, tak dla przykładu po prostu. Dajemy sobie plik, oczywiście, eksport, szybki PNG. Na pulpit sobie dodajmy. No dobra, overlay PNG może być. Ok, ja tego projektu nie zapisuję, czy co to tam było. Mam tu na pulpicie, proszę. A więc dodajemy sobie kolejne. Tym razem przechwytywanie, czyli obraz. Zostawmy sobie overlay. Ok, no mam to już używane, więc muszę dopisać 1 na przykład. No i tutaj przeglądamy to, wpijamy sobie na pulpit, tam gdzie to mamy. Overlay, mamy tu, pyk, proszę. Mamy nasze suby, wszystko. Sobie możemy to ustawić jak chcemy. No trochę niezbyt idealnie to zrobiłem, możemy sobie to też przyciąć, powiększyć lub inne tam rzeczy.
Czekajcie, ja na chwilę zmienię przechwytywanie. Ok, tak to będzie wyglądać, żebyście coś widzieli. Ostateczny wynik końcowy. No i to by było chyba na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie lajka, suba. Myślę, że pomógł wam mój poradnik. Widzimy się w następnym odcinku, a więc cześć!